świata indywidualnej i dwukrotny zwycięzca zawodów Pucharu Świata na tej skoczni w tym roku, chociaż w poprzednim sezonie 121 metrów Kamila w pierwszej kolejce, ale on jest w stanie poszybować. No właśnie, jak daleko? 129, tyle by trzeba było, a Kamil ląduje gdzieś bardzo daleko. Gdzieś naprawdę wspaniale poszybował nasz wielki lider. On potrafi się fenomenalnie mobilizować w najważniejszych momentach i zmobilizował się fenomenalnie. Never let a wound ruin me, but I feel like ruins wooing me. Arrow holes that never close from Cupid on a shooting spree. Feeling stupid cause I know it ain't no you and me. But when you're trying to beat the odds up and trying to keep your nods up, and you know that you should know and let it go, but the fear of the unknown hone another lover's phone sends you back into the zone. With no Tom Hanks to bring you home, a lover not a fighter on the front line with a poem. Trying to write yourself a rifle, maybe sharpen up a song to fight the tanks and drones of you being alone. I wish I never lived, I wish I never touched, I wish that I could stop loving you so much. Cause I'm the only one that's trying to keep us together, yeah. When all of the signs say that I should forget her, uh-huh. I wish you were the best, the best I ever had, yeah. I wish that the good outweighed the bad, cause yeah. It'll never be over, until you tell me it's over, until you tell me these bad. Wakacyjny skacąc 134,5 metra. Wczoraj miejsce trzecie. Wydaje się, że rośnie forma Kamila. Z każdym konkursem, z każdym skokiem. Oby tak było także teraz. Bardzo spokojnie w locie i bardzo daleko. Pięknie! Brawo Kamil! Wydaje mi się, że to jest najlepsza odległość konkursu. W pobliżu 140 metra chyba wylądował Polak. 137... Shields, body armors and vests don't properly work. That's why you're in a locker full of hurt. The enemy within and all the fires from your friends. The best medicines to probably just let it win. I wish I could feel, I wish I could love. I wish that I could stop cause it hurts so much. So much. And I'm the only one that's trying to keep us together. 6 zawodników do zakończenia. Kamil teraz. 4 miejsce ex aequo z Fanem Elem. Dobra prędkość Kamila na progu. Piękny, długi, długi, długi skok, brawo! Fantastycznie, brawo Kamil! Pięknie, pięknie Kamil, brawo! Wspaniały drugi skok, no trafił na dobre warunki Polak, tylko 0,2 metra na sekundę. Jeżeli będzie daleki skok, czy jest w stanie skoczyć daleko, wysoko, jest wysoko, jest wysoko. Jest! Kapitalnie! Ależ to jest postać, to jest charakter. Teraz widzę wąsy opadły ze zdziwienia. 139,5! Kamil, jesteś wielki! Serii ma dobrą, wystarczającą przewagę do tego, aby wygrać trzeci konkurs turnieju czterech skoczni. Mamy nadzieję, że tak się stanie. Ostatni skok w konkursie na Berkizel. Spokojnie w locie, leć Kamil, leć, leć! Przepięknie! Brawo! Fenomenalna forma Kamila i w treningu, i w serii próbnej, i w kwalifikacjach, w pierwszej serii.
famous. Now my dream and reality simultaneous. And work your own way to the top. If they put you on the pedestal, they could take you off. And there's a higher level than the top. You gotta make more, don't make do with what you got. Yeah, so go and get it in, sunny. Not everybody gets a second chance of getting money. Forget a quote. Some of my family doing good, most doing dope. I'm from Virginia where they hang them niggas by a rope. I used to see my mama getting beat down. Is that the real definition of me now? I fell off, back on my feet now. Headed to the sky, can't even see down. Award shows, I poured my heart out. And people still steady trying to point my flaws out. And I'd be lying if I say it ain't get to me. But I'm a champion, legend. History. Mistrz to jest doświadczony zawodnik. Ładnie wyszedł. Leć, chyba nie spóźni tego skoku. Leć do góra, 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 góra. Nie, chyba, blisko, chyba jest nie blisko. Blisko. Boże, medal będzie na pewno. Ale... Kamila Stocha i co? To jest. Boże, jest! Jest! Jak on to zrobił, proszę państwa. Wariować można. To jest piękne po prostu. A więc mamy trzeci tytuł, proszę państwa. Trzeci tytuł mistrza olimpijskiego wygrał. Trzeba skoczyć w tych warunkach 137,5 metra. Daleko, daleko, jakby coś miało pod narty. Kamil w powietrzu. Leć, leć, Kamil, leć jak daleko. Najdalej. Jeszcze jest, troszkę, jest, troszkę, jest. Troszkę. A co to będzie? Być. Jest! 72,4. I jesteśmy na drugim miejscu, a więc mamy brązowy medal. Krótsze rozbiegi i tak lądował albo najdalej, albo i tak zwyciężał w przeliczeniu na punkty. No Oslo nie ma na liście zwycięstw pucharowych zawodów Kamila jeszcze dotychczas. Obawiam się, że jutro, nie jutro, w niedzielę się to zmieni. No jest po prostu w swojej lidze. Kamil Stoch, tym razem nie ma obniżonej belki startowej dla Polaka, więc 13. Spokojnie, spokojnie i daleko, około 133,4 metra ląduje Kamil. Prędkość na progu nienadzwyczajna, ale do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Daleko, daleko, daleko! Przeskoczył skocznie, znowu to zrobił. Pewno Polak wygra dzisiejsze kwalifikacje, bo albo Dawid Kubacki, albo Kamil Stoch. Zrobi prezent koledze na urodziny. Zrobi prezent na urodziny. Nie. W tak
takim sensie, że pogratuluje mu i życzy, będzie życzył wszystkiego najlepszego. Ale wygrywa te kwalifikacje Kamil. Wygrywa, to jest mało powiedziane. 39,5 metra. Przewagę nad rywalami. 14,4 punktu. 128 metrów do tego, by powalczyć o 28 w karierze wiktorię. Kamil Stok w powietrzu. Jak pięknie, jak wspaniale, jak znakomicie nasz mistrz olimpijski. Świata i cyklu Rower, który w pierwszym treningu miał najlepszą odległość, który skacze jak natchniony, skacze wybornie, pięknie, stylowo, bardzo daleko i wygrywa kolejne etapy cyklu Rower i zawody zaliczane do Pucharu Świata. Kamil w powietrzu, pięknie, wysoko, ale znakomicie, niewiarygodnie, on skacze poza wyobraźnią pozostałych rywali. Dobra prędkość na progu jak na Polaka. Bardzo spokojnie w powietrzu, bardzo daleko, fenomenalnie, znakomicie, Kamil Stok pod rozmiar skoczni. Brawo, brawo. Plecy cały czas, ale przecież potrafi sobie radzić z takimi rywalami. Reprezentant Polski będzie daleko, bardzo daleko! Na 245, jak sądzę, przekroczone. Kapitalna odległość. Lepo to i snega. Czy Planica 7? Pięknie, pięknie, rewelacyjnie! 250 metrów! To jest fenomenalny lot Polaka! Fenomenalny, najlepsza odległość całego weekendu tutaj w Planicy, nie licząc podpartego skoku Gregora. 248,5. Sem skakał, sem tygasnęta, junaki planice, letijo kotice, spisla bagę usbit, za dołgo wersdolny. Planica, planica, szepryt Kamila na progu będzie długi lot, pięknie, pięknie wylosowany, kapitalny długi lot Kamila. Zimski raj. Pozdrawiam strasznym junakom daliał, przyjacielem z termich snieżnych planiał. Sława czas, belia. Jsem skakał, jsem tygasneta, junaki planice, letijo chodnice, spic lapa greków zbit, za dom gober stolit. Thank you.
Nasze freedom ma na zaj. Planico, pod końcem zimski raj. Planico, pod końcem zimski raj.